To jest promowanie Związku Wyjazdowego Solidarność, ale przede wszystkim historię Solidarności poprzez sport. I tak jak pan powiedział, 33 lata. Tysiące zawodników, dziesiątki zawodników, którzy osiągnęli wielkie sukcesy nie tylko w kraju, ale i na świecie, jeżeli chodzi o kolarstwo. To wielkie współzawodnictwo, jeżeli chodzi o sport, ale także promowanie w całym kraju historii Solidarności. Tarnowskie Góry to takie miasto, które sportem stoi. Często tak sobie trochę z przekąsem o tym mówimy, ale przecież w Tarnowskich Górach gościł już nieraz Tour de Pologne. Mamy różne imprezy kolarskie, a więc wyścig Solidarności 33 i olimpijczyków. Witamy z szacunkiem, ale i z radością. No, dobry pomysł na spędzenie czasu w Tarnowskich Górach. Zawsze tego typu impreza jest promocyjna. Pokazuje, że to miasto jest fajne, że to miasto funkcjonuje i że umiemy sobie poradzić z takim dużym wyzwaniem logistycznym, jakim jest jednak zorganizowanie tak dużej imprezy sportowej. Ale najbardziej się cieszę, że są kadra Polski, że jest 59 polskich zawodników, dwie grupy zawodowe, mają szansę wygrać. Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący Solidarności, był kolarzem, był w kadrze polskiej juniorów. I on tą pasję przeniósł na związek. Doszli olimpijczycy z Mietkiem Nowickim, dyrektorem, dwukrotnym medalistą. A teraz mamy markę 33 lata.